178 kandydatów pretenduje do Rady Miejskiej Suwałk. Reprezentują oni sześć komitetów wyborczych, spośród których połowa to komitety powiązane z partiami politycznymi. W ostatnich wyborach samorządowych, tych z 2014 roku, komitety partyjne uzyskały w Radzie Miejskiej Suwałk zaledwie jeden więcej głos niż kandydaci bezpartyjni. W 23-osobowej Radzie aż 9 głosów należało do PiS, 2 do Platformy Obywatelskiej i 1 do Radna wywodzącego się z SLD. Spośród bezpartyjnych kandydatów największą liczbę głosów w Radzie zdobyło lokalne ugrupowanie Łączą nas Suwałki, które w tegorocznych wyborach również ubiega się o mandaty. Drugim komitetem bezpartyjnym był blok samorządowy, który w tegorocznych wyborach nie został zarejestrowany, ale wywodzący się z niego radni Józef Murawko oraz Piotr Wasiukow pojawili się na listach SLD Lewica Razem. Na próżno szukać na nich Karola Korneluka, który w kończącej się się kadencji był przedstawicielem Lewicy w Radzie. Teraz znalazł się na listach Koalicji Platformy i Nowoczesnej. Sławomir Szeszko od lat związany również z blokiem samorządowym do Rady startuje z ugrupowania Łączą nas Suwałki. Pod koniec kadencji samorząd miejski opuściło bez uzupełniania składu Rady dwoje radnych PiS. Rezygnację z mandatu złożył Grzegorz Gorlo, a po nim z uwagi na podjęcie pracy w kuratorium oświaty Radę musiała opuścić Irena Schabieńska. Z tej dwójki w tegoroczny w wyborach startuje Grzegorz Gorlo, ale już nie w barwach Prawa i Sprawiedliwości, a z listy bezpartyjnego Suwalskiego Porozumienia Prawicy.